Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że możemy dzisiaj porozmawiać. Panie profesorze, bywa pan często w Łodzi? Kiedyś bywałem dwa, trzy razy w tygodniu. Moi klienci tutaj interesy prowadzili. Notabene, mogę powiedzieć, że ich nawet ściągnąłem do Łodzi. Kiedyś zainwestowali w Warszawie, budowali centrum handlowe. No i powiedzieli, że będą budowali kolejne centra. Pierwsze warszawskie centrum handlowe, że będą budowali kolejne w Krakowie, Gdańsku. Ja mówię, w Łodzi. Gdzie w Łodzi? Przecież to 130 km od Warszawy. Ja mówię, no i? No to wiesz, no to ci z Łodzi będą przyjeżdżali tutaj do, do Warszawy. Ja mówię, człowieku, a wiesz ile wiecie, Ale... Mówi dalej, inwestor poważny, włoski inwestor. Z ministerstwa prywatyzacji dostaliśmy taką informację, że duże bezrobocie jest w Łodzi. No to tam i zakupy robi przy takim bezrobociu. Mój człowieku, to pojść do łodzi, to zobaczysz to bezrobocie. I przyjechaliśmy. W końcu przyjechaliśmy. Przeszliśmy się Piotrkowską jeszcze przed remontem, no i on tak patrzy na te sklepy całkiem z zacnymi towarami. Patrzy na te przemykające Mercedesy, Bemki. Taki teraz jest bardziej zdumiony. Mówi, to jest 30% bezrobocie. Ja mówię, to ty się nie słuchaj ministra, tylko ty się słuchaj tych, którzy się znają generalnie rzecz biorąc. A potem pojechaliśmy do centrum, e, słynnego centrum Ptaka. No i e, jak on je zobaczył, to chwycił telefon i natychmiast Zadzwonił do wspólników z Włoch, my inwestujemy, inwestujemy. To jest to. A dzisiaj łódź jest y, czymś odrębnym, czymś y, takim y, specjalnym, jeśli patrzymy na gospodarkę, na zjawiska gospodarcze, czy raczej są to nadal przedmieścia Warszawy, taka dziś no, lekko na Nie być y, łódź czymś odrębnym, ale ja uważam, że rozbudowa łodzi. W kierunku Warszawy jest rzeczą naturalną, i Warszawy w kierunku łodzi też jest rzeczą naturalną. No, tak powstają wielkie aglomeracje. Ja nie lubię aglomeracji, ja się wyprowadziłem z Warszawy, ja mieszkam na wsi. No ale moje upodobania to moje upodobania, a to, co wybierają ludzie, gdzie ciągną, to jest zupełnie co innego. Panie profesorze, dotychczas był pan znany jako ekspert, analityk, publicysta. Niech tak zostanie. Ale <laughs> od kilku dni wiemy, że chce pan wejść do polityki, że chce pan się zaangażować w programy, w pewne projekty polityczne i chciałem pana troszeczkę zapytać. To nie do końca jest tak. No to jak tak, to się Nie chcę angażować w programy polityczne. Ja mam program, który z różnymi środowiskami, z centrum Adama Smitha, z Związku Przedsiębiorców i Pracodawców budowaliśmy, tworzyliśmy od 25 lat. Ten program leży na stole. I politycy. Tego mainstreamu ciągle to bagatelizowali. Ciągle. Więc doszliśmy do wniosku, że jedynym sposobem, żeby zmusić ich do rozmowy, jest wejście z tym programem między nich. Tak troszeczkę było, proszę pana, z otwartymi funduszami emerytalnymi. Jak one utworzone w 1998 roku, to mówiliśmy, że nie ma to najmniejszego sensu. Że pieniędzy w systemie nie przybędzie, tylko ubędzie. Zarobią tylko i wyłącznie akcjonariusze powszechnych towarzystw emerytalnych zarządzających OFE. Stało się dokładnie jak mówiliśmy. No ale traktowano nas jako szołomów. Przecież taka świetna koncepcja powstała przy współpracy Banku Światowego. No i okazało się, że to nie była taka świetna koncepcja. Ale ciekawostka, gdy pojawiła się konieczność likwidacji OFE, to rozpoczęła się debata między twórcami OFE. Z jednej strony, profesor Balcerowicz, który do końca postał zwolennikiem OFE, z drugiej strony minister Rostowski, który powiedział, że OFE to był dobry pomysł, ale trzeba poprawić. No i Opaj byli zgodni, że nikt nie przewidział, że coś może pójść źle. Ja mówię, jak to nikt? No, myśmy przewidywali, tylko nie chcieliście nas słuchać. Więc gdybyście nas wtedy posłuchali, to nie zrobilibyście tych błędów, które zrobiliście. Więc teraz patrzcie, mówimy Wam cały czas, że podstawowym problemem Polski jest źle skonstruowany system podatkowy. System, który obciąża najbardziej pracujących ludzi. Więc my musimy zmienić strumienie, którymi podatki płyną do budżetu państwa. No i położyliśmy to teraz na stole. Zanim jeszcze porozmawiamy o podatkach, chciałem zapytać generalnie o pański program, czy o pański pomysł na te zmiany, które chciałby, które chciałby Pan dokonać. Zaczął Pan od powiedziałbym, no tej najwyższej półki, czyli od Konstytucji. Nie, to jest oczywiście utopia, bo nie ma większości konstytucyjnej w naszym kraju. Ale projekt przygo... jest. Ale projekt jest, która przegłosowałaby zmianę ustroju z Nowogrodzkiego na prezydencki. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem systemu prezydenckiego, takiego jak w Stanach Zjednoczonych, jasny, kalowny, przejrzysty, skoro może funkcjonować w Stanach, to proszę mi nie mówić, że nie może w Polsce, bo w Polsce bardzo często, bardzo wiele amerykańskich rozwiązań się sprow... sprawdza. Dlatego, że po pierwsze Polacy mają amerykańskiego ducha, Takiego wolnościowego. Po drugie, Polacy kochają Amerykę, zawsze to robili. I wiele rzeczy w Polsce realizujemy czasami nawet lepiej niż robią Amerykanie. Więc taka idea leży na stole. No ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie po to, żeby ludzie wiedzieli, jaki jest mój pomysł na ustrój. Natomiast, czy ktoś. Będzie w stanie w Polsce zmienić ustrój istniejącego na prezydencki, to raczej wątpię. Tak na marginesie, który z prezydentów amerykańskich według pana najlepiej jakby realizował ten model demokracji amerykańskiej? Oczywiście, na samym początku podejrzewam, że jednak, mimo wszystko, Waszyngton miał duże zasługi, ale. Ale A z tych bliżej tutaj, o wiele może największe zasługi miał moim zdaniem nie prezydent, żaden z prezydentów. Największe zasługi dla funkcjonowania demokracji amerykańskiej miał sędzia Marshall. To jest ten słynny sędzia, który w roku 1833 stwierdził, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ma prawo orzekać o zgodności prawa z amerykańską konstytucją. Stworzył model sądownictwa konstytucyjnego nie w odrębnej instytucji politycznej, tylko w sądzie, w sądzie, do którego zasady naboru sędziów są zupełnie inne niż w oddzielnie tworzonych sądach konstytucyjnych. No i oczywiście mój wielki faworyt, Reonald Reagan. Pamiętam, że w stanie wojennym nosiłem taką, jak szczekali wszyscy na Reagana w mediach publicznych. Innych nie było. Nosiłem, nosiłem taki znaczek pisany solidarycą, My friend Reagan. Mhm. E, tak się domyślałem, ale wolałem zapytać. E, zobaczmy, spójrzmy na pański program weźmy tą konstytucję która jest w projekcie już zapisana gdyby pan miał tak wymienić w najważniejszych punktach czym pańska konstytucja tak ją nazwiemy umownie różni się od tej która dzisiaj obowiązuje władza ustawodawcza i władza wykonawcza i władza sądownicza są rozdzielone tak jak powinny być tak jak, tak jak tak jak pisał Monteskiusz tylko w koncepcji Monteskiusza to nie są trzy różne władze oddzielone tylko formalnie. To są władze, między którymi istnieje system tej wzajemnego równoważenia się i oddziaływania. Czyli u nas władza ustawodawcza to Sejm i Senat. Koniec. Władza wykonawcza to prezydent i powoływani przez niego, przez niego ministrowie, Czyli nie ma tak premiera. jak w Stanach Zjednoczonych, no premierem jest prezydent no tak. i sąd najwyższy. Ja uważam, że wielkim, wielkim wyzwaniem hmm. po tym wszystkim, co się stało, będzie przywrócenie autorytetu sądownictwa. Trybunał, trybunałowi konstytucyjnemu autorytetu się nie da przywrócić. W związku powyższym uważam, że po prostu należy go likwidować. Zresztą ciekawostka, w 1997 roku jak uchwalono konstytucję, to my w centrum Adama byliśmy przeciwnikami tej konstytucji. Między innymi mówiąc, że Trybunał Konstytucyjny notabene twór taki Pijarowski generała Jaruzelskiego jest w ogóle do niczego niepotrzebny. Więc likwidacja Trybunału Konstytucyjnego, Sąd Najwyższy składający się z 44 sędziów, a imię jego 44, któremu autorytet będziemy próbowali przywrócić poprzez wybory powszechne. Tak, tak. Oczywiście bierne prawo wyborcze będzie ograniczone tylko i wyłącznie do tych, którzy. Osiągnęli odpowiedni wiek 15 lat pracowali na stanowisku sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego czy yy, ach, mają stopień doktora habilitowanego yy, mają doświadczenie i autorytet, budowany swoim życiem. Tacy ludzie będą uczestniczyli w przesłuchaniach publicznych, takich jak w Stanach Amerykańskich. Nie ma tematów tabu, tak? Przed kamerami każdy z nich, który się zdecyduje, będzie musiał się opowiadać, jakim będzie sędziom, A potem wybory powszechne. Dlaczego tak? To nie jest idealne rozwiązanie, ale to jest najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji, do której doprowadziliśmy. Politycy doprowadzili. Dlaczego? Bo proszę sobie uważać... Dużym autorytetem, dużym zaufaniem publicznym cieszy się w Polsce prezydent, bo pochodzi z powszechnych wyborów. Proszę zauważyć, zawsze tak było, że po tygodniu sprawowania rządów prezydent cieszy się większym zaufaniem niż w dniu wyborów. Osób na niego głosowało. Dlaczego? No właśnie dlatego, że myśmy go sobie wybrali. To jest ważne. Wybierzmy sobie tych sędziów. Przecież nie wybierzemy byle kogo, no bo eliminacja nastąpi przez ograniczenie tego biernego prawa wyborczego i natychmiast odzyskamy autorytet Sądu Najwyższego. Jest pan y, liberałem w rozumieniu... Y, klasycznym. Klasycznym, tak. Znaczy Amerykański. Amerykańskim, ale tym takim pierwotnym, tym właśnie od czasów ojców założycieli. Bo potem Amerykanie, socjaliści amerykańscy, jak to socjaliści, y, ukradli liberałom nazwę. Bo trudno im było się nazywać socjalistami, bo to nie było popularne, więc powiedzieli liberałom, my jesteśmy liberalami. Jak zatem ten pański liberalizm przekłada się na zapisy konstytucji, gdy mówimy o gospodarce, o życiu gospodarczym? Czy w ogóle o funkcjonowaniu w, w państwie? Podstawowe prawa. Zapisane w konstytucji nazywamy nawet prawami kardynalnymi, bo to jest mocne w polsce słowo, tak? Prawa podstawowe, które myśmy kiedyś mieli. Ja proszę pamiętać, proszę pamiętać o tym, że w Wielkiej Brytanii świętują świętują kolejne rocznice uchwalenia przyjęcia Magna Carta Libertatu czyli Wielkiej Karty Wolności. Z, dwu, z roku 1015, 1215. 1200, 1215 obchodziliśmy, dlaczego tak powiedziałem, bo w roku 2015 obchodziliśmy wielkie święto, wielkie konferencje, sam byłem na jednej. Anglicy to świętowali. A tak naprawdę to ta wielka karta wolności nie różniła się tak znowu bardzo. Od naszego przywileju koszyckiego, bo niosła założenie: No taxation without representation. Przywilej koszycki był taki sam. No i oczywiście niektórzy narzekają, że od tego przywileju koszyckiego zaczęło się nieszczęście Polski anarchia szlachecka, słaba władza i tak dalej, i tym podobne. No ale przecież my e, wtedy budowaliśmy silne państwo. Staliśmy się jednym z najsilniejszych państw w Europie. No Notabene, Anglia też. Mimo obowiązywania e, Wielkiej Karty Wolności. To znaczy, że sytuacja, w której od władzy centralnej, od króla, płyną e, uprawnienia w dół, wcale państwa nie osłabia. Państwo polskie osłabiło co innego: przywileje branżowe. E, nie wtedy zaczęło się nieszczęście, gdy szlachta dostała prawa, które wcześniej były zastrzeżone dla króla, tylko wtedy, gdy szlachta zaczęła zabierać prawa chłopom i mieszczanom. Czyli tym, którzy byli też przedsiębiorczy. Dokładnie tak. Wróćmy do naszych czasów i przyjrzyjmy się temu, co chciałby Pan zmienić w gospodarce. Ale tak radykalnie, gdyby miał Pan taką możliwość. System podatkowy, zaczynamy od tego. On jest zły. A jego główne zło to opodatkowanie pracy. To powoduje problemy społeczne, to powoduje problemy ekonomiczne, to rodzi problemy polityczne. Sytuacja, w której. Przedsiębiorca płaci za pracę pracownika 5 tysięcy, a pracownik dostaje z tego 3 tysiące, jest nienormalna i niemoralna. No bo pracownik nie rozumie, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Mało tego. On na pasku to widzi jeszcze swoje brutto, ale on nie widzi tego, co do jego brutto musi dopłacić pracodawca. Więc on nie dostrzega tej różnicy. No, słusznie uważa, że 3000 to mało. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że trudno z tego zrobić dużo więcej. E, można zrobić prosto obniżając podatki, bo ustawowo można obniżyć podatki, a trudno jest ustawowo podwyższyć wynagrodzenie brutto. Czyli jaki podatek obniżamy albo likwidujemy? Likwidujemy PIT w ogóle, likwidujemy składki na ZUS w ogóle, zmieniamy całkowicie CIT. VAT wprowadzamy jedną stawkę, żeby nie dochodziło do takich absurdów, do jakich na rozliczeniach VAT-u dochodzi. Co prawda, Ministerstwo teraz mówi o nowej matrycy VAT, no ale przez lata się naśmiewałem, że na przykład Homar. Miał stawkę podatkową 5%, bo to wiadomo, że tradycyjny posiłek biednych ludzi, bo przecież obniżona stawka podatku dochodowego na podatku VAT na żywność nieprzetworzoną jest argumentowana właśnie w ten sposób, że biedni ludzie na tym stracą. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że jeżeli wyrównamy stawki podatkowe, na wszystko będą takie same, to ci najbiedniejsi ludzie będą musieli dołożyć. 100 złotych miesięcznie. Ale pamiętajmy, pamiętajmy, my likwidujemy podatek dochodowy, więc oni i tak na tym zarobią. Nawet jak będą musieli więcej zapłacić za żywność. A nie będzie dochodziło do takiego absurdu, że idziemy do sklepu, no do jakiejś tam knajpy, tak? I kupujemy frytki, hamburgera i Coca-Colę oddzielnie i płacimy więcej niż jak kupujemy te same frytki, tego samego hamburgera i tą samą Coca-Colę, ale w zestawie. Co prawda Ministerstwo Finansów, tutaj akurat brawo, e, ostatnio ukryciło ten absurd, ale ten absurd przez wiele lat funkcjonował. Proszę powiedzieć zatem, czy nie boi się Pan wejść do polityki, bo pańskie Boję poglądy, się. no właśnie, tak pomyślałem sobie, że to jest dość ryzykowna ryzykowne tak decyzja, ponieważ już wyobrażam sobie miny polityków, którzy sprawują władzę albo sprawowali, albo zamierzają wkrótce sprawować władzę, którzy no, po prostu pana nie lubią, mówiąc tak wprost. No oczywiście, jak jest konkurencja, to się zawsze konkurenta nie lubi. E, więc już odpowiedziałem na to pytanie. Owszem, boję się, ale dlatego, że się boję i dlatego, że ja mam co stracić, to ja muszę bardzo uważać. W takim razie na koniec proszę powiedzieć, jakie są pańskie plany takie krótkoterminowe, czyli w perspektywie kilku miesięcy. E, tydzień temu, jak publikowałem ten swój apel, to wcale nie byłem pewny, jak to pójdzie. Ale poszło nadspodziewanie dobrze. Odzew, z jakim się to spotkało, sprawia, że co prawda jeszcze nie powiem tego na 100%, ale naprawdę z rosnącą z dnia na dzień. Dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że wystartujemy do wyboru do Parlamentu Europejskiego. Ja mówię, że zrobimy takie IPO, tak? czyli e, emisję publiczną, e, jak w spółce. Mamy prospekt emisyjny, czyli projekt różnych rozwiązań, i będziemy poszukiwali inwestorów. Tymi inwestorami nie będą ludzie z pieniędzmi, tylko będą ludzie ze swoimi głosami. Jeżeli e, uda się przekroczyć próg wyborczy, do Parlamentu Europejskiego. Wtedy z całą pewnością wystartujemy w wyborach do Parlamentu Polskiego na jesień. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za możliwość porozmawiania. No i życzę udanego spotkania dzisiaj. Dziękuję bardzo.